Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 23, kariera zawodnika Romeo Beckham. W poprzednim odcinku doszliśmy do marca, do 14 marca 2020, którego roku nawet, już szczerze niezbyt pamiętam. 2024, tak, taki mamy rok. I w poprzednim odcinku graliśmy w oczywiście Lidze Europy po raz pierwszy, tam właśnie zadebiutowaliśmy, strzeliliśmy tam też bramkę w tym naszym pierwszym meczu, która też ostatecznie właśnie dała nam zwycięstwo, bo to była jedna nasza bramka. W meczu z Fiorentiną, jeśli dobrze pamiętam, też nie wiem, czy nie miałem zwycięskiej bramki. Na pewno strzeliłem bramkę. I potem zwycięstwo aż 6-2 z Bolonią. Tam pamiętam, że około 60 minuty zszedłem oczywiście, żeby po prostu być może nie w pełni tej energii na ten mecz, ale na pewno mam wyższy pasek niż bym miał. Mam jaki pasek? Mam prawie pełny. Jakbym pewnie nie zszedł, abym grał całe 90 minut, to możliwe, żebym nawet miał jakiś pół paska właśnie. Taki skład mamy na to spotkanie. Sensi widzę, że dostaje swoją szansę w środku pola. I pora przechodzić powoli do tego meczu. Gramy San Siro. Pierwszy mecz wygraliśmy 1-0, więc jest taka mała, skromna właśnie przewaga bramkowa. I możemy zaczynać. My zaczynamy ze środka. Zaczyna Gabriel Jesus. Zobaczymy, jak ten mecz się potoczy. Piłka, to jest próba podania do nas, tak? Jeszcze tutaj wykorzystujemy, nie wykorzystałem w pełni, ale wykorzystałem błąd gracza Eintrachtu, ale nie udało mi się strzelić bramki niestety. Muszę troszkę tutaj właśnie wrócić, bo brakuje mnie właśnie. Ale dobra, dobra, bardzo obrona. Pora teraz na jakąś może kontrę ewentualną. Podanie do Brochy, to była próba podania, niestety przeczytali to bardzo dobrze obrońcy Eintrachtu i wiedzieli właśnie, co będę chciał robić. Podanie do Sensiego. Brocha, Barella, ja strzelam i trafiam. Szczerze spodziewałem się, że po pierwsze ta piłka będzie zatrzymała przez jednego z obrońców. Wydawało mi się, że tam był bardzo bliski jakiś gracz i to przyblokuje, ale nie. I ta piłka przeszła i jeszcze była na tyle mocna, że też trafiłem, więc naprawdę... Jestem szczerze sam troszkę zdziwiony, że to się udało. Właśnie tu byłem pewny, że ten obrońca to zasłoni, ale udało się. Może też ten obrońca trochę właśnie zasłonił, albo też może się trap spodziewał, że po tej drugiej stronie tego obrońcy będę strzelał. Więc troszkę taka niespodziewana bramka. Nie ukrywam, że właśnie nie byłem pewny, że to się uda, ale mamy bramkę i mamy prowadzenie. Bardzo dobrze zaczynamy ten mecz na San Siro. Potrzebowaliśmy takiego mocnego startu, bo w każdej chwili oczywiście mógł Eintracht strzelić, byłby remis, bo mieliśmy tylko jedną bramkę przewagi. Teraz już jest na pewno lepiej, mamy te dwie bramki, choć teraz musimy zdecydowanie uważać. Strzał przyblokowany, jeszcze się odbija piłka, uchodzimy z tego. Podaję do Jezusa, tylko jeszcze teraz muszę uciekać ten skrzydło, żeby miał właśnie Jezus opcję. Niestety właśnie już tam za późno, czy no może za wcześnie bardziej podawał jeszcze. Myślałem, że tu będzie podał i chciałem właśnie przeciąć Lidzgiem, ale jednak nie. Nie ma spalonego i nie ma też bramki. Naprawdę bardzo dobra interwencja Onany. Też na pewno pomogło to, że to nie był mocny strzał. Piłka wybita i pora na kontrę. Może się tam ta kontra udać. My jesteśmy z tego znani. Jeszcze graliśmy oczywiście w MLS. I pora schodzi do środka. Podanie. Aj, ten trap, ale dobra, jest bramka. Szkoda, że nie ma asysty, ale jest bramka, to jest najważniejsze. Gabriel Jesus, do którego właśnie kierowałem tą piłkę, chciałem zgarnąć asystę. No ale ta piłka właśnie jeszcze wybita tak troszeczkę przez trapa, a i tak ostatecznie spada pod nogi Jesusa i on trafia. Bardzo, bardzo mocno weszliśmy w tą właśnie ten mecz. Tutaj za późno troszkę może podałem. A tu właśnie trap jakby złapał, to oczywiście już by nie było nic z tego, ale tak to, że zdał radę strzelić i mamy 2-0, 3-0 w meczu. Jeśli nam się ten mecz tak będzie dobrze układał, to możliwe, że też zejdziemy tam koło 60 minuty, bo po co też mamy się tutaj nadmiernie męczyć. Di Marco. Sensi tutaj podaje do Jezusa. Brocha. No, jednak to było za słabe. Widać było od początku, że to będzie za słabe podanie, niestety. Mudryk.
Ja tutaj muszę wracać. Świetnie. Pirola chyba to był. Ten najmniej doświadczony. I overallowo oczywiście wydaje się, że możliwe, że najgorszy nasz obrońca z tej naszej trójki. Dobra, podałem Jezusa do nas. Oddałem do Jezusa. Jezus do mnie z powrotem. Jeszcze wrzucimy. Barella jednak niestety to nie jest najlepszy gracz, do którego można celować wrzutki, bo jednak no, nie jest to za wysoki gracz. Dobry wślizg, nie był to faul. Ale niestety nie udało się tam właśnie, żeby ktoś z naszych graczy zgarnął tą piłkę. Próba strzału, ale będzie kontra. Jezus oddaje do nas od razu. Brocha, strzał, 3-0, jest 3-0, bardzo naprawdę niesamowicie gramy w tej pierwszej połowie, wszystko nam się udaje i mamy już 3-0, 4-2, 4-0, no coś, nie wiem, skąd mi się ta dwójka wzięła, 4-0 w dwóch meczu i wydaje się, że nawet już, że po pierwszej połowie będziemy mogli powoli cieszyć się z tego oczywiście, że jesteśmy w ćwierćfinale. Jeśli oczywiście utrzyma taki wynik, no to w 60 minucie, około 60 minuty poproszę o zmianę właśnie, no bo jednak nie ma co właśnie tracić sił na, w meczu takim, który już jest wygrany. Awar. No chyba, że właśnie jeszcze coś się zmieni, że Eintracht zacznie strzelać te bramki, no to wtedy oczywiście zostanę. Dobry blok i nie będzie bramki dla właśnie Frankfurtu. Kończymy tą pierwszą połowę bardzo wyśmienicie. Gramy tutaj w pierwszej połowie. My mamy jedną bramkę, jedną asystę i jedna w sumie akcja, w której no bez nas na pewno też by nie udało się, więc na pewno też my mamy osobiście bardzo dobrą pierwszą połowę i zaczynamy drugą. My właśnie tak wiem, nie będziemy tutaj, nie planuję właśnie spędzić tutaj za dużo czasu w tej drugiej połowie na boisku. Udało się tutaj właśnie przeczuć, że będzie to podane do Mudryka. I pora teraz na zryw tutaj na skrzydle, jeszcze będziemy właśnie teraz biegać, bo jeszcze możemy wyczerpać prawie te wszystkie siły teraz. Rzutka odbita trochę, ale jeszcze Brocha, no to był zdecydowanie, no musiał mieć naprawdę bardzo, bardzo mocną główkę. Podobnie może jak Perisic, który trafił właśnie z Japonią na Mistrzostwach Świata, tak dość z daleka. Więc musiałby coś takiego właśnie chyba zrobić. Ale teraz mogą być kłopoty. Mudryk jeszcze niestety dobija tą piłkę gracza Eintrachtu. Di Marco schodzi, wchodzi. To nie jest chyba Bowen, więc nie wiem kto to zbytnio jest, szczerze. Twarz ma prawdziwą, game face'a ma, więc... Ale no, nie wiem. Jezus, no to była ciekawa próba. Wydaje się, że do mnie to była, ale... Wilson schodzi. Nawet nie wiem, od kiedy Wilson jest jeszcze w zespole. Może przed tym, nawet jak ja byłem. Aż ta z interwencją Nany, no Eintracht troszkę odżył. Zdecydowanie odżył na początku tej drugiej połowy, co mi się nie podoba, bo trochę mi nie po całości, ale troszkę na pewno krzyżują te plany. Ale jest szkoda tej straty. Dobra, jeszcze nam posiadanie. Jeszcze będziemy mieli piłkę. Jezus strzela bramki, nie będzie, ale myślę, że czuję się na tyle pewnie, że poproszę o tą zmianę i teraz sobie zejdziemy. Czuję się pewnie na tyle właśnie, że damy radę tutaj. Pięć do dwóch, więc jeszcze tutaj Dumfries, który wszedł i Skriniar jeszcze dla nas trafił, a jedną jeszcze właśnie bramkę oprócz Getze strzelił Mudryk, więc wygrywamy 5 do 2 tutaj, 6 do 2 w meczu. I oczywiście jesteśmy w ćwierćfinale. Udało się awansować. Czułem się dość pewnie właśnie, że powinniśmy to dotrzymać. I zrobiliśmy właśnie to. Dotrzymaliśmy to prowadzenie. I mamy awans. Teraz pora się skupić na lidze. Gramy z Moncą, więc właśnie na papierze i też w praktyce. Wydaje się, że to nie będzie ciężki rywal dla nas. 14. Więc myślałem szczerze, że niżej troszkę. Bo 28 punktów, a na takie miejsce, to bym powiedział szczerze, że spodziewałem się, że to będzie dużo niższe. Na pewno musimy współpracę wychwalić, bo nie tylko ja tam oczywiście byłem. Płać za tych na rezerwę z przodu. Przez chwilę myślałem, że możemy lwa jakiegoś wziąć, bo niektórzy są osoby, które mają właśnie takie zwierzęta, takie bardzo dzikie nawet. Ale mniejsza z tym. Przed nami mecz właśnie z Moncą, no i oczywiście będziemy mogli
będziemy mogli to spotkanie zaczynać. Ostatnio oczywiście na formę strzelecką nie możemy narzekać, bo bardzo dobrze sobie właśnie radzimy. Pora na drugi mecz na San Siro. Niebo spalonego nie było, więc udało się to w tempo właśnie podać. Strzał przyblokowany. Sam wiem właśnie tak spróbować z daleka strzelić. Tym razem bramki jednak nie mam. Przeżył tutaj ten gracz, Monca, dobra. Udało się bez tej groźnej ostatecznie akcji. Nawet nie udało mi się strzelić w ogóle, oczywiście właśnie bramkę. Podaję teraz do Korei. Korea nie ma niestety bramki. Jeszcze Calhanoglu. Jeszcze strzał i w końcu jest bramka. Mówię w końcu, abyśmy długo grali. To naprawdę dopiero 8 minuta, ale dobry atak właśnie tutaj był i właśnie chciałem, żeby się skończył przynajmniej dobrym strzałem takim. A Jezus nie tylko dobrze strzelił, ale też trafił, więc jest 1-0. I tak samo jak z Frankfurtem, bardzo mocny start. Też ładny na pewno strzał, więc można zobaczyć tutaj. Troszkę bałem się, że zagrodzę właśnie miejsce Jezusowi, ale świetnie to przymierzył. Świetny strzał, bramkarz niewiele minął się, ale minął się z tym strzałem i Jezus z bramką. Ostatnio trochę właśnie rozdzielony ten duet Brocha-Korea. Jezus dostaje oczywiście więcej minut. No jak patrzą na obrę, no to nie można się dziwić. Patrząc za obrelową, to Jezus jest oczywiście najlepszym naszym napastnikiem. Stones wybija. I jest piłka u nas. Teraz Jezus szkoda, że nie oddał do nas. Liczyłem na to. Tu jest środek pusty dość. Korea i to musi być chyba bramka. Nie ma bramki niestety. No bramkarz Montaz naprawdę... Nie ukrywam, że właśnie zaskoczył, choć w sumie może troszkę też negatywnie zaskoczył Korea, też może tak to ująłbym. Strzał w poprzeczkę niestety, bo mogło tu być ta bramka. Jeszcze udało się tutaj właśnie uratować. Jezus, Korea, Jezus i mamy bramkę. Gabriel Jezus dzisiaj, jak na razie jest oczywiście w tej formie strzeleckiej, wielu próbuje, ale to on jak na razie tylko potrafi trafiać. 18 minuta, mamy już 2-0 prowadzenie. Od początku praktycznie meczu cały czas jest ten atak, tutaj Korea podał, czy nawet nie wiem, czy nie odbiła się ta piłka ostatecznie od gracza Moncy, ale najważniejsze oczywiście jest to, że mamy bramkę na 2-0. Piłka do nas. Podanie do Jezusa, to chyba będzie bramka, jednak nie, tym razem Jezus nie chciał zdobyć hat-tricka w 20 minut, chciał podać i to go myślę, że zmyliło. Teraz Korea do mnie jeszcze oddał, ja strzelam, nie ukrywam, że byłem kompletnie się nie spodziewałem po prostu, że będzie do mnie podawał. Ale jak na razie zabawa, jest tutaj zabawa w tym meczu z Moncą, choć teraz właśnie to Monca atakuje, no ale szybko traci piłkę, no jednak nie mają dzisiaj nic na razie do zaoferowania. Otwiera się tutaj troszkę autostrada do strzału, dobitka, no i mamy swoją bramkę w 28 minucie. Otworzyła się nam naprawdę właśnie tutaj trochę taka wyrwa, można powiedzieć, taka właśnie autostrada do tego, żeby spróbować strzelić, bo nikt do nas nie podchodził. W ostatniej chwili nas podeszli, a już było za późno, my oddaliśmy strzał właśnie tutaj w słupek, ale po tym jeszcze daliśmy radę na szczęście właśnie tą piłkę dobić, bo już bałem się, że właśnie będzie kolejny raz obity pręt i nie będzie bramki. ...3-0 w 30, nawet niecałej minucie, więc no jest to koncert, drugi raz z rzędu jak na razie, więc dzisiaj jak na razie właśnie gramy jak z nut. Oby tylko oczywiście to było jak najdłużej, obyśmy mogli też właśnie w sensie jak najdłużej, oczywiście jak najwięcej meczów z rzędu, byśmy tak grali. Teraz jest niebezpiecznie, ale obrona. Jeszcze nie wiem jak, ale ten gracz doszedł do tego strzału, wydawało mi się, że powinniśmy już to jakoś właśnie uratować, żeby nie musieli mieć okazji właśnie na taki strzał ewentualny. Barella nie trafił, trafia jednak gracz właśnie tam Moncy, ale Onana na posterunku i łapie tą piłkę.
Teraz, aby Jezus, właśnie liczyłem, że poda do mnie, ale nie wygrał tej główki. Korea. Piłka do nas. Jezus po hat-tricka. Nie ma jednak. Myślałem, że będzie wybierał dalszy słupek. Wydawało się, że tam jest większa szansa, ale jednak wybrał na krótszy słupek i nie ma bramki. Calhanoglu rzuca piłkę. I nie ma bramki, bo wybija z linii bramkowej praktycznie gracz Moncy. Jeszcze przyblokowane. Pokusimy się znowu o taki strzał z daleka. Diaw przy piłce 30, 40 już minuta. Jak na razie no, nie można powiedzieć, że my tu nawet panikujemy, ale jak jest groźna sytuacja, to my dość pewnie sobie radzimy. Tutaj niestety nieporozumienie Korei i Jezusa. Ja tutaj muszę się pojawić, bo właśnie tutaj to ja zgubiłem tego gracza. Dobrze, tutaj poradził sobie nasz obrońca. I są zmiany, już w pierwszej połowie nawet są zmiany, więc ewidentnie trener Moncy nie jest szczęśliwy i w sumie nie można mu się dziwić. Teraz jeszcze tylko, czy zdążymy tą akcję zrobić. Chyba zdążymy, podamy do Jezusa. Jezus, to musi być bramka. Ależ to wypuszczenie piłki nie przeszkodziło Jezusowi. Piękne wykończenie, piękna podcinka. No to było piękne, prawda? Bałem się już, że za daleko sobie tą piłkę wpuścił, ale jednak Jezus kompletuje hat-tricka już w pierwszej połowie. Fajna akcja, właśnie chciałem podejść jak najszybciej, bo chciałem, żeby sędzia tego nie przerywał. I dobrze, właśnie podałem. I tu Jezus właśnie tutaj. Bramkarz wydawało się, że już może tą piłkę złapać, ale Jezus, przepiękne podcięcie tutaj piłki w ostatniej chwili. O tutaj właśnie pięknie to podciął. I zaraz pod poprzeczkę to wycelował też. Bardzo, bardzo dobre wykończenie i w taki sposób kończymy pierwszą połowę. Dominacja kompletna z Moncą. Monca nie ma nic do zaoferowania. Zmierzamy oczywiście po kolejne pewne zwycięstwo w tym sezonie. I po kolejne 3 punkty, bo każde 3 punkty dają nam właśnie tą szansę, że coraz szybciej, im szybciej właśnie tym lepiej wygramy to mistrzostwo. Korea. Korea, Jezus. Piękna akcja, bramki jednak z tego nie ma, ale będzie może teraz strzał Barella, ale jednak bramkarz broni. Można powiedzieć tyle, że bramkarz co może to broni praktycznie, bo też tutaj mogło być dużo wyżej, gdyby nie to, że właśnie bramkarz nie jest w najgorszej dyspozycji, tylko że no właśnie niektóre te strzały po prostu są nie do obrony. Teraz możemy się narazić na kontrę i musimy wracać tutaj, ale tutaj jednak nic nie będzie z tego groźnego. Podaję na dół do Calhanoglu, Calhanoglu. Gabriel Jesus, jeszcze Korea, jeszcze strzał. 5-0, 53 minuta. Jest 5-0. Naprawdę niesamowicie się tutaj nam gra. Mógłbym zejść, ale nie wiem w sumie jak jest następny mecz. Może będzie jakaś przerwa. To grajmy sobie już ten mecz akurat właśnie do końca. Uważam, że oczywiście sam zdejmie trener. 20 to jest bramka w tym sezonie w lidze Joakima Korei. Świetnie teraz Di Marco, ale to podanie, niestety to podanie było złe. Broniona na dobrze bardzo. Jeszcze spróbujemy do Di Marco, nie udało się jednak. Piłka wybita. Jezus, aj myślałem, że nabiegnę na tą piłkę, jednak była troszkę w innym miejscu niż się spodziewałem. Ciekawy to strzał Diaw, ale jednak mała była szansa na bramkę. Oj, teraz strata i znowu musimy szybko wracać z ataku na obronę. Ale Stones świetnie. Ona nam. Sześćdziesiąta siódma już minuta. 5-0 prowadzenie jest na razie bardzo dobrze, ale możemy oczywiście jeszcze dołożyć w każdej chwili, myślę. Piłka w końcu naprzód, bo troszkę za długo była w obronie, myślę. Jezus. Aj, próbował oczywiście do nas podać. Korea. Bramka. 6-0. Pięknie. Jest kolejna bramka. No gramy po prostu koncertowo. Gramy niesamowicie. Nikt nas nie może obecnie zatrzymać. Jesteśmy w takiej formie, że jesteśmy właśnie
w ogóle nie do zatrzymania. Po prostu mamy trzech napastników w bardzo dobrej formie. Brocha, Correa, Jesus. Jeszcze ja jestem też na pewno w dobrej formie, patrzę na statystyki w ostatnich meczach, więc po prostu jest nas mega, mega ciężko zatrzymać. Dobra wybrona. Correa. Piłka do nas. Podaje na dół, Calhanoglu, strata piłki. Strzał Jezusa, troszkę się tutaj zagubiliśmy. Tracę ja teraz piłkę w 80. prawie minucie już. Myślę, że teraz poprosimy o zmianę troszkę później, ale tym razem sobie pograliśmy dłużej, więc... Ale i tak w sumie właśnie teraz sobie tak pomyślałem, że już jest 6-0, więc naprawdę nie jest sens, myślę, tutaj grać, jednak ten faul jest tutaj. Myślałem, że trafię piłkę, jednak niestety nie trafiłem. I w ten sposób też w sumie sam sobie zrobiłem zmianę. 7-1, więc jeszcze Bowen strzelił. Szkoda tej bramki Tillmana, bo no szkoda Onany, że nie ma czystego konta. Musimy potrenować na pewno, bo jesteśmy na ławce teraz. Więc oczywiście musimy zarzucić szybki trening. To była 30 kolejka, 10 punktów przewagi na obecną chwilę. 27 poziom, mamy nowy poziom. Więc też możemy sobie tutaj... To akurat nie wiem, jakim cudem ktoś może wpaść, że są kiepskie wyniki niby trenera. Jesteśmy najlepszą drużyną we Włoszech, może najlepszą, jedną z najlepszych na pewno w Europie, więc nie wiem, jak ktoś może o czymś takim myśleć w ogóle. Co by tutaj polepszyć? Tempo mamy dobrze, strzelanie mamy dobre, podania myślę, że dalej bym troszkę, nie ukrywam, że podał, nie podał, tylko polepszył. I mamy już 80 overalla, więc też przekroczyliśmy tą granicę 80 overalla, więc też bardzo fajnie. I mamy przerwę, więc też dobrze, że właśnie... Tylko, że będziemy musieli pewnie zrobić drugi trening. Nie, jednak nie będziemy musieli. I mecz ze Specją teraz nas czeka, więc też jeszcze... Możemy przeczytać książkę o ulubionym piłkarzu. W przypadku Romeo Beckham, może to będzie jego nawet ojciec, David Beckham oczywiście. Co możemy tutaj zrobić? Do zakupu. Jednak bym chciał zrobić przekaż datek na szkoły. Bardzo fajny cel, myślę, że z miłą chęcią to zrobię. I możemy w sumie teraz zająć się kolejnym meczem. Mecz ze Specją, czyli punktowo jeszcze gorsza drużyna niż Monza, bo oni są na 17 miejscu, więc jak z nimi wygraliśmy 7-1 z Moncą, to co tu będzie? Van Housden będzie tutaj grał, więc bardzo dobrze, że on gra. Ndidi też dawno go nie widziałem. Brocha w ataku z Jezusem. Więc jest troszkę zmian, ale oczywiście jesteśmy w takiej pozycji, że możemy sobie pozwalać na te zmiany właśnie. Oczywiście tylko na papierze, wydaje się, że skoro wygraliśmy oczywiście z mocą aż 7-1, to powinno być wyżej, ale nie zdziwiłbym się, abyśmy tutaj mogli się na przykład męczyć w tym meczu, bo jednak zwykle rzadko się zdarza, że cały odcinek, wszystkie trzy mecze w odcinku są takie łatwiutkie, więc tu może być już, może być jakiś właśnie problem, nie mówię, że na pewno będzie, ale... Może się pojawić jakiś problem. My jesteśmy w pełni, na pewno tak, pasek kondycji jest pełny. To mnie też oczywiście bardzo cieszy. Dobra wybroda i pora na kontrę. Barella. Brocha podaje do nas. Jednak się jeszcze udało podać, choć nie poszła ta piłka gdzie chciałem właśnie, znaczy. Di Marco. Jeszcze Di Marco. Próbował tutaj Ndidi chyba, tak, tą piłkę jeszcze główką podać. Strzał przyblokowany i też Skriniar. Świetna piłka do nas. Podam do Korei tutaj. Aj, Korea traci. Szkoda, bo jednak moglibyśmy tutaj właśnie iść dalej, gdyby podał Korea, ale nie dał rady właśnie tutaj za długo przytrzymać piłki NDD. No Specja wytrzymała najdłużej z wszystkich naszych rywali dotychczas dzisiaj, więc... Korea w końcu podaje tutaj do nas.
Podanie teraz, aj, za późno troszeczkę, może pół sekundy do Calhanoglu to podanie. Świetnie, teraz obroni Skriniar, bo to jeśli nie mylę, to on zabrał tą piłkę. Tutaj już się uciekamy jakoś właśnie, podanie do Korei. To my jesteśmy zwykle tym zawodnikiem, który często musi napędzać akcję właśnie, no bo przez naszą prędkość. Jesus, poda jeszcze do Di Marco, jeszcze Jesus, za dużo zabawy, zdecydowanie za dużo zabawy. Mniej konkretów brakuje tutaj, jeżeli ktoś po prostu uderzył. Sala przy piłce. Oj, teraz to jest dobra piłka do Amiana. Amian strzela, ale blokuje to John Stones i w 27 minucie rożny dla Specji. No i tak się spodziewałem, jest to najcięższy na razie dla nas mecz. Onana, myślałem, że złapie tą piłkę, jednak nie. Kolejny rożny. To samo próbują robić. Wybijam, nie wybijamy tej piłki, a przewrotką prawie gracz Specji tutaj trafił. Onana od bramki teraz zacznie. Niestety tracimy piłkę, dobra, szybko znowu ją mamy. Ale teraz, a dobra, nie, jednak nie. Byłem szczerze pewny, że to będzie strata, ale na szczęście nie. Jezus, Di Marco. Aj, to ja jeszcze powinienem, chciałem właśnie, żeby to Korea do mnie podał. I za późno troszkę poprosiłem, jak już był kto inny przy piłce. Jezus, bramki jednak nie ma. Drągowski, który niestety w rzeczywistości jeszcze chwilkę sobie nie pogra. Jezus nie oddał tego strzału i strata. No. Alcaraz, Sala. Teraz przejęcie chyba nasze, nawet jeśli nie mylę, to ja chyba zahaczyłem tą piłkę. Teraz będzie dobra szansa. Armando Broja jeszcze może podać do Jezusa, ale najpierw jeszcze stracił piłkę niestety. Może być groźnie. Amian. Spalony. Było widać właśnie, że była uniesiona chorągiewka. Jeszcze tylko, że Barella tutaj wygrał, co nie będzie najprostsze, ale dobra, wygrał. Udało się odegrać do Korei. To może być ta akcja. To może być ta akcja. Jeszcze teraz jednak Drągowski przed Jezusem doszedł do tej piłki, ją złapał. I niestety po pierwszej połowie nie będzie prowadzenia, tylko jeszcze żeby utrzymać remis przynajmniej, bo to też nie jest pewne teraz. Udało się jednak. I to jest koniec pierwszej połowy, jest jak na razie 0-0, więc tak coś czułem właśnie, że nie może być tak łatwo, że trzy mecze będą, gdzie będziemy bez problemu wygrywać. Więc właśnie jest niestety ten mecz, który się nam przytrafił, gdzie gorzej gramy. Ale jeszcze mam drugą połowę oczywiście. Korea, dobrze. Korea, dobrze, podaje do nas. Ja podam do Korei, ale nie ma bramki. To byłby też spalony. No nie ukryłem, że właśnie chciałem to tak rozegrać. Może właśnie jednak za dużo tego było. Oj, teraz dobra, Di Marco. Jeszcze no, jednak nie oddaje się tego strzału ostatecznie. I teraz może być niebezpiecznie. Musimy tutaj wracać mocno. Kolejna szansa na kontra, ale czemu do Jezusa? Jak ja byłem tam kompletnie wolny na właśnie samym dole przy linii. Onana broni, bo tu mogła być bramka, ale na szczęście właśnie Onana wybronił i zmiana w specji. Wybijamy piłkę i będzie out dla specji. Dobre tutaj podanie. Ale Onana się rzucił, no to było naprawdę niesamowite. I jeszcze raz złapał piłkę. Tylko, że już za późno, a to za późno, za późno. Już, ale dobra. Najważniejsze, że mamy piłkę.
Zmienimy to trochę właśnie, bo będziemy tutaj, choć nie wiem, czy nas nie brakuje tam czasem. NDD. DiMarco. Z ostrego kąta przymierzy ma Drągowski jednak bez problemu łapie. Miałem nadzieję, że ten strzał troszkę więcej problemów sprawi. Teraz to musi być bramka. Jesus, strzelaj koło bramki. Niestety nie ma jakoś dzisiaj celu też, bo przynajmniej. A nie, jednak Drogowski interweniował chyba. Nie spodziewałem się szczerze. Piłka wybita. Skriniar. Aj, ta piłka nie przeszła. Super ofensywna teraz taktyka. Następny mecz oczywiście z West Hamem w lidze, nie w lidze, tylko w lidze Europy. Piłka do Bastoniego na skrzydle. Jest tam Skriniar też. Dobrze, NDD. I pora na kontrę. Szybko, piłka do Korei, tylko teraz właśnie, nie do Korei, tylko do Brochy. Armando Brocha, tylko czemu to podanie? Czemu to podanie tam? Wszystko było pięknie w tej akcji, tylko właśnie to podanie. Oj, teraz to nasze podanie. No na moją obronę to nie tak oczywiście miała ta piłka wyglądać, że tak pójdzie tak słabo. Teraz to musi być bramka. No i jest w końcu bramka. 77 minuta. Czekaliśmy długo, czekaliśmy, ale wytrwale czekaliśmy i udało się w końcu strzelić. I jest 1 do 0. Nie przyszło to tak łatwo jak w meczach z Eintrachtem czy Specją. Nie Specją, tylko Moncą, bo ze Specją gramy teraz. No ale najważniejsze, po prostu ci udało. Czy teraz, czy właśnie na samym początku, czy później. Mniejsze, nie jest to właśnie aż tak ważne. Najważniejsze jest po prostu, że zdobyliśmy tą bramkę. Di Marco schodzi, wchodzi Bowen jeszcze na ostatnie 13 minut. A teraz jednak musimy uważać, bo Specja zdecydowanie ma potencjał na bramkę dzisiaj, więc na pewno musimy uważać. Namęczyliśmy się tutaj sporo w tym meczu, co nie jest najlepsze, bo za niedługo grałem właśnie z West Hamem. Wrzutka, dobra, to jest wrzutka, Onana ostatecznie łapie. Pięć minut około do końca, jeszcze oczywiście dodatkowy czas gry. Teraz widzę, że Rodriguez bardzo długo przytrzymuje piłkę, w końcu będę do NDD'ego. NDD. Oj, NDD. Nie tyle się czeka. Jak tyle mamy trzymać piłkę, to nie po to, żeby później stracić ją. Jeszcze Skriniar nie dał rady tutaj ostatecznie. Strzał przyblokowany. Najważniejsze, wychodzimy teraz z twarzą, można by powiedzieć, z tej akcji. Nie straciliśmy bramki, ale ja teraz tracę piłkę. Nie przyzwyczaiłem się do tego, że ktoś właśnie w takim małym pojedynku może nas pokonać. Wydałeś tak, to jest koniec. Taki mecz i tak myślę, że zdecydowanie najbardziej z wszystkich cieszy, bo może zagraliśmy najgorzej, ale tutaj wywalczyliśmy te 3 punkty i takie 3 punkty zdecydowanie najbardziej cieszą niż takie właśnie, gdy już po pierwszej połowie oczywiście mamy już zapewnione je, bo jednak wtedy to już nie jest to samo. Teraz tak właśnie się walczy do samego końca, to zdecydowanie bardziej się właśnie ceni naprawdę te 3 punkty i to zwycięstwo. I kończymy perfekcyjnie ten odcinek. 3 mecze. 3 zwycięstwa, 2 bardzo wysokie, jedno oczywiście już mniej, jedno mniej wysokie, no ale wszystkie dają nam zwycięstwo. Każde z nich właśnie, nieważne czy 7 bramek strzeliśmy, czy jedną, ale najważniejsze, że wygrywamy. A ja muszę zrobić trening teraz właśnie, póki jeszcze pamiętam. Pierwszy mecz będzie nie na wyjeździe, będzie na San Siro u nas. Sponsorowana sesja zdjęcia? Czemu nie? Czemu nie? Możemy zapłacić. Czy my dostaliśmy, czy my dostaliśmy? Przecież nie będziemy płacić za sesję. Tylko inne właśnie marki aż będą chciały. Opublikować autobiografię? Możemy. Udział w sesji pytań? My dostaliśmy, czy tak? Dostaliśmy. Dobra. W sesji pytań? No dobra. No czemu nie? Mam nadzieję, że nie będzie to za dużo tych pytań. A, my nawet nie będziemy musieli odpowiadać. No to spoko. To tym bardziej szybko i bez problemu to zrobiliśmy. Możemy coś sobie jeszcze zakupić. Czemu by nie? Mamy sporo funduszy, więc możemy zatrudnić specjalistę od mediów społecznościowych. Tak, możemy oczywiście to zrobić jeszcze. Trener jogi, czemu nie? Może joga nam też może pomóc.
I osobisty kucharz też to jest dobre, bo jeśli nie mylę, Benzema przed dużo mu dało to, jeśli dobrze pamiętam właśnie, osobisty kucharz. Czy tam nie osobisty kucharz, a po prostu zmiana diety jakby. Podologa, szczerze, nie wiem, zbytnio, nie ukrywam, że jakoś nie przypomniałem sobie tego słowa, że widać, że coś, jak on robi tutaj z nogą, to coś w stylu jak trener trochę taki właśnie od fizyczności. Nowoczesny sprzęt, no dobra, czemu nie, też możemy oczywiście tutaj dorzucić coraz bliżej. I będziemy mieli wszystko oczywiście. No nic, na razie więcej nie zrobimy. Więc będziemy też oczywiście kończyć ten odcinek. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia już oczywiście w kolejnych odcinkach. Cześć!